A jakie inwestycje, działania Pana zdaniem są najbardziej potrzebne dla gminy i miasta Drobin? Na terenie miasta i gminy Drobin oczywiście mamy wiele inwestycji, które są priorytetowe, które są najbardziej potrzebne, ale taką najbardziej potrzebną inwestycją uważam, że będzie doprowadzenie gazu do miasta Drobina. Z informacji, które pozyskałem, wiem, że Zarząd Dróg Powiatowych, dyrektor, wydał decyzję administracyjną pozwalającą na położenie nitki gazociągu w miejscowości Bromierz wzdłuż pasa drogi powiatowej. Gazociąg będzie biegł od miejscowości Staroźreby poprzez miejscowość Wrogocic, Setropie, Kłaki, Świerczyn. Następnym takim priorytetowym zadaniem, które chciałbym zrealizować jako burmistrz, to będzie budowa przedszkola w Łęgu Probostwie. Oczywiście ze względów lokalowych będę się starał pozyskać środki zewnętrzne na ten cel i myślę, że ta inwestycja dojdzie do skutku. Oprócz przedszkola oczywiście przewiduję również w budynku przedszkola umieścić świetlicę dla seniorów, bibliotekę czy ośrodek zdrowia, czyli powiedzmy ten budynek będzie wykorzystany, mówiąc potocznie, w 100%. Następnie bardzo taką ważną inwestycją są remonty dróg, zarówno w miejscowościach wiejskich, jak i w samym Drobinie. W Drobinie planuję remont drogi tutaj gminnej, to jest ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Zaleskiej. Na wsiach oczywiście przykładam bardzo dużą wagę do remontu dróg w miejscowościach wiejskich. Wiadomo, stan dróg na terenie naszych wsi jest, że tak powiem, kiepski i wymaga podjęcia konkretnych działań. Oczywiście środki finansowe na ten cel będę pozyskiwał z zewnątrz, między innymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jak również ze Starostwa Powiatowego w Płocku, gdzie obecnie jestem radnym Rady Powiatu. Również bardzo ważną inwestycją jest budowa targowiska miejskiego. Nadmieniam, że na ten cel uzyskaliśmy środki w wysokości ponad 900 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, którego pracami kieruje marszałek Adam Struzik. Jest to kwota pokaźna i myślę, że budowa takiego targowiska poprawi infrastrukturę miasta Drobina. Poza tym jeszcze mam do zaproponowania wykup działek. Wykup działek z tak zwaną bonifikatą, czyli za symboliczną złotówkę. Będą to działki dla młodych ludzi, dla młodych małżeństw, po to, żeby powstrzymać ich od wyprowadzania się z miasta Drobina. I to są takie główne moje przedsięwzięcia, które chciałbym zrealizować, ale również kończąc temat tego punktu, chciałbym poruszyć sprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jest to dla mnie temat bardzo ważny, tym bardziej, że jestem osobą społeczną, działam w zakresie ze strażakami, z druhami, także w chwili obecnej bazę lokalową mamy jeszcze pewne braki i z tego, co już wiem, otrzymaliśmy informację, że z mazowieckiej jednostki wdrażania projektów unijnych otrzymaliśmy dofinansowanie na 4 remizy na tak zwaną termomodernizację. Są to remizy w Rogotwórsku, w Maliszewku, w Nagórkach, w Chudzynie oraz 5. budynek użyteczności publicznej, to jest budynek w Siemieniu, świetlica wiejska. Otrzymaliśmy kwotę 1 800 000 złotych na ten cel. Także jest to kwota dość pokaźna. W sumie inwestycja ta będzie kosztować miasto i gminę Drobin 2 700 000, czyli około 70% dofinansowania.
A proszę powiedzieć, z kim zamierza Pan współpracować, tak aby dla dobra tutaj miasta i gminy, aby ten rozwój faktycznie mógł być realizowany i żeby te wszystkie założenia udało się zrealizować? Przede wszystkim moja praca będzie polegała na współpracy z mieszkańcami, rozmowa z ludźmi. To jest pewna wiedza, która będzie mi dawała pewne rozeznanie, co należy dodatkowego jeszcze zrobić. Ale przede wszystkim liczę na współpracę z różnymi organizacjami społecznymi, ze sportowcami, z seniorami czy ze strażakami. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo liczę na bardzo owocną współpracę z instytucjami samorządowymi i rządowymi. Z takimi jak Starostwo Powiatowe w Płocku, z panem starostą, z którym mam bardzo dobre kontakty, oraz z marszałkiem województwa mazowieckiego, z panem Adamem Struzikiem. Tak jak wcześniej powiedziałem, pozyskujemy bardzo znaczne środki na różnego rodzaju inwestycje i uważam, że dobra współpraca, zwłaszcza z instytucjami samorządowymi, przyczyni się do rozwoju miasta i gminy Drobin. A proszę powiedzieć, dlaczego to pan jest najlepszym kandydatem na stanowisko burmistrza? Może tak powiem. Wybory samorządowe rządzą się jakby swoimi prawami. Ludzie nie głosują na opcję polityczną, nie głosują na partię polityczną w większości, ale głosują na twarz. Głosują na człowieka, który współpracuje z tymi ludźmi, który wykazał się wcześniej pewną inicjatywą, który wykazał się tym, że potrafi pozyskiwać środki finansowe dla gminy Drobin. I właśnie taką osobą jestem, bo przez okres ostatnich 11 lat jestem radnym Rady Powiatu, gdzie wspólnie z zarządem, gdzie wspólnie ze starostą pozyskaliśmy potężne środki finansowe, między innymi na remont dróg powiatowych. Uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo, byliśmy bardzo kreatywni i myślę, że ta praca, że tak powiem, przyniosła oczekiwane efekty. Poza tym pracuję tutaj razem z tymi ludźmi 35 lat. Jestem bardzo związany z tymi ludźmi, znam tych ludzi, znają mnie bardzo dobrze. Wiedzą, czego ode mnie oczekiwać. Przychodzą do mnie, rozmawiamy, rozwiązujemy wspólnie problemy. Przychodzą do mnie nie tylko jako do urzędnika, jako pracownika urzędu, ale również jako do społecznika, do osoby, która udziela się społecznie, która bezinteresownie pomaga mieszkańcom miasta i gminy Drobin.